W drugiej części naszego spotkania chciałem skupić się na sprzęcie średniego kalibru, czyli na tym, który z pewnością najczęściej będzie trafiał do wody w czasie otwarcia sezonu szczupakowego i później również. To jest taki sprzęt, który może być obsługiwany, mówiąc o przynętach, zarówno wędkami spinningowymi, jak i castingowymi. No i myślę, że najwięcej przynęt tego kalibru macie w swoich pudłach. Zacznę od przynęt twardych. Myślę, że najciekawsze są właśnie te nowe kolory. Wiem, że one zawsze cieszą się waszym dużym zainteresowaniem. Mówiłem o tych kolorkach Sweepera w przypadku 12, również 14 dostała nowe skórki. Wszystkie są bardzo fajne, mi się bardzo podobają. Każdy z nich, jak sądzę, znajdzie swoje miejsce i czas, żeby go użyć i trafi się na to piękna ryba, piękny szczupak. Trochę żółci, trochę czerwieni, trochę naturala, Holos Melt, absolutnie perfekt dla mnie. Także szukajcie w dobrych sklepach, bo myślę, że warto przynajmniej jeden z tych nowych kolorków mieć w swoim pudełku. Oczywiście, mówiąc o średnim kalibrze przynęt, trzeba pamiętać o sliderach, dwunastkach. To jest klasyka absolutna. Pokażę wam tylko trzy z kolorów, które weszły w zeszłym roku. Jest ich, jak wiecie, mnóstwo. No po prostu czasami mam problem, którego wyjąć z pudełka i dać mu szansę. Wszystkie działają, uwielbiam tą przynętę. Jak wiecie, slider dwunastka powstał jako pierwszy w 2001 roku, wszedł do oferty Salmo. Później była dziesiątka, później była siódemka. Ale dwunastka nadal jest bardzo dobrze sprzedającym się produktem Salmo, bo po prostu łowi piękne ryby. Dwunastka, oczywiście pamiętajcie, że są dwie wersje, floating i sinking. W zależności od głębokości warto zwrócić uwagę na to, którą wersją rzucamy. Połowienie na wodzie rzędu 1,5 m tonącą wersją jest wskazane, ale czasami tylko w specjalnych okolicznościach, wymaga specjalnej techniki. Jeśli chcemy łowić zupełnie relaksowo i niespecjalnie myśleć o tym, co tam się dzieje na końcu wędki, no to lepiej na takiej głębokości użyć wersji pływającej. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mówiąc o średnim kalibrze, to jest egzekutor dwunastka. To są kolory, które w ubiegłym roku pojawiły się w ofercie Salmo. Było ich nieco więcej. No, te, szczerze mówiąc, moją uwagę najbardziej skupiły. Na pewno będą łowiły ryby. Zresztą inne też, to jest kwestia gustu, jak zwykle. Pamiętajcie, że to jest przynęta, która świetnie sprawdza się przy trollingu. Wiem, że kilku wędkarzy w Polsce pochwaliło mi się, że mają świetne wyniki na tą przynętę w przypadku łowienia sandaczy na trolling i to ryb naprawdę grubych, 90 plus centymetrów na zbiornikach zaporowych, na jeziorach, gdzie są sandacze. Warto tą przynętę mieć do trola oczywiście. Rzuca się nią też dobrze, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Duże woblery, takie klasyczne crankbaity ze sterem, świetnie latają z castingu. Jeśli ktoś rzuca kołowrotkiem spinningowym, wiem, że macie z tym problemy. Woblery ze sterem potrafią wirować w powietrzu podczas lotu. Trzeba kontrolować spadanie linki palcem ze szpuli. To jest trochę kłopotliwe, zwłaszcza jeśli wiatr mamy gdzieś tam z boku, czy rzucamy pod wiatr. Spróbujcie łowić castingiem, zdziwicie się, jak łatwo wyeliminować w ogóle ten problem w przypadku dużych woblerów. No i tyle na razie odnośnie twardych przynęt. No, o przynętach miękkich z kolekcji Foxa można mówić też bardzo długo, bo jest ich mnóstwo, pojawiło się mnóstwo nowych kolorów, więc tylko o kilku chciałem powiedzieć. Moje ulubione na szczupaki bez wątpienia to jest Proszat. 18, no można ją zaliczyć do średniego kalibru. To są kolorki, to jest stary kolor, te dwa pojawiły się w zeszłym roku w ofercie, połowiły naprawdę piękne ryby. Ten, jak z tego co zauważyłem, jest jednym z ulubionych kolorów Tomka Kurnika, który naprawdę jest zawodnikiem klasy światowej, przynajmniej europejskiej, więc wie co robi. Oczywiście Slickshot,
Zbrojenie, no to już jest odrębny temat, można by też o tym mówić bardzo długo. Warto pamiętać, że w ofercie Fox Rage są bardzo fajne wkrętki o różnej masie, od 5 do 50 gramów aktualnie. Oprócz tego oczywiście są główki, którymi można zbroić gumowe przynęty. W zależności od tego, jak kto lubi, jak uważa do danej techniki, że jest lepiej i skuteczniej, żeby zaciąć biorącą rybę. Drugą przynętą, którą stosuję i nie tylko na ślupaki, jest Zander Pro Shad, mimo że to jest przynęta dedykowana, jak sama nazwa wskazuje, do połowu sandaczy. Ja na tą przynętę złowiłem wszystkie drapieżniki, jakie jakkolwiek reagują na przynęty sztuczne. Tu pokazuję Wam tylko dwa kolory, które ostatnio dostałem. Nowe kolory bez wątpienia będą świetnie łowiły ryby. Taki Motor Oil i tutaj, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak ten kolor się nazywa, ale jest dość klasyczny, biały brzuszek, oliwkowy grzbiet, taki opalizujący brzuszek, troszkę niebiesko-fioletowy. No świetny, klasyczny kolorek. Bardzo dobrze, wiem, że wielu wędkarzy chwali sobie progruby. One zaczynają się od 7 cm, a kończą się na bodajże 28 cm. To jest fest, kawał kotleta, po tym powiem jeszcze na koniec, przy okazji mówienia o najgrubszym kalibrze. Ale tutaj, chociaż pokażę Wam te trzy nowe kolorki. Fantastyczne, naprawdę, nie mogłem sobie odmówić. Zamówiłem je po to, żeby dać im szansę przy łowieniu szczupaków. Sporo brokatu, sporo takich kontrastów, to zawsze dobrze działa. Taki czerwony, pamiętajcie, czerwony świetnie działa na przełomie dnia i nocy, więc wieczorem albo wcześniej rano na świtkę spróbujcie. Wtedy, kiedy światła jest mało w wodzie, na pewno zadziała. No, a jeśli chodzi o zbrojenie, znowu nie chcę się za bardzo rozwodzić, ale tak jak mówiłem, albo hakiem, klasycznym hakiem i do zbrojka przy ogonie. Ja sobie tutaj trochę zadałem trudu, żeby schować tą dozbrojkę w korpusie. To się robi takim szydełkiem, podobno w ofercie karpiowego sprzętu są takie szydełka. Dobrze wiedzieć, przewlekam po prostu to szydełko, przebijam, przeciągam dozbrojkę, dzięki temu ona jest w środku, tutaj nie blokuje ruchu przynęty, nie pałanta mi się tutaj pod brzuchem przynęty i to mi się podoba. Dzięki temu łowię bardziej skutecznie. No ale oczywiście też można klasycznie, wkrętka dowolnej masy i mamy też dobrze uzbrojoną przynętę. Czy to jest haczyk i jedna kotwica, czy dwie kotwice, to już sami sobie wybierzcie, zdecydujcie. Slick Finesse, nowe kolorki naszej rewelacyjnej jaskółki, głównie stworzonej do łowienia z werta. No to kolory, myślę, że są, powinny od razu być wprowadzone do oferty, troszkę późno, ale better late than never, jak mówią Amerykanie. Klasyczne fluo, pomarańczowy, zielony, tak jak widać, będą świetnie działały nawet na dużej głębokości, jako że są aktywne w świetle UV. Przy okazji Slick Finesse pokażę Wam jeszcze taką kombinację, którą ostatnio łowiłem, i szczupaki, i sandacze, i okonie to na mniejsze rozmiary oczywiście, ale to jest przykład zastosowania Slick Finesse, który sam z siebie nie pracuje, natomiast tutaj mamy taką konstrukcję, która się nazywa Bladed Jig z kolekcji Fox Rage. Jest to przynęta typu Chatterbite, czyli jest główka z haczykiem, z przodu taka blaszka, która wprawia całą tą konstrukcję w takie bardzo szybkie drgania. Drgania są dobrze wyczuwalne na wędzisku. Główek jest bodajże 5 gramatur, także od 12 do 28 gramów. Także na wodę taką w okolicach 3 metrów aż do kilkunastu metrów można sobie poradzić. Można oczywiście zakładać mniejsze gumy, można większe. Ja tutaj założyłem troszkę tego większego Slick Finesse, więc dozbroiłem go kotwicą. No, klasyczna dozbrojka, która też jest w ofercie Rage'a. Kotwiczka pod brzuchem, można ją tutaj wpiąć, żeby się nie dyndała, bo to wszystko po prostu drga
bardzo intensywnie wprawiane w ruch tym właśnie listkiem. Oczywiście jest kilka kolorów tych główek, kilka kolorów tych blaszek. Te skercz, czyli te gumowe frędzle powodują, że to wszystko jeszcze fajnie drga, wywołując takie poblaski w wodzie. No i troszeczkę opóźnia opad, bo Amerykanie to wymyślili do łowienia basów, ten skercz, żeby opóźnić opadanie gumy, która jest generalnie ciężka, żeby daleko rzucić, głęboko łowić, natomiast ma wolno opadać. To jest jeden ze sposobów, no ale wykorzystujemy je, jak widać, w innych sytuacjach, w innych technikach i to działa naprawdę. Myślę, że warto to mieć. Opowiadałem Wam przy okazji ostatniej wizyty naszej w Holandii i zawodów. Tam Tomek Kurnik mnie przekonał do tego rozwiązania. Naprawdę dziękuję mu za to, bo to jest świetny pomysł i działa naprawdę na wszystkie drapieżniki. Tutaj jest przykład drugiej gumy, którą można wykorzystać przy tej przynęcie, czyli przy bladed jigu. Akurat ta guma jest z oferty Strikinga, nazywa się Coffin Shad. Też to jest taki typowy glucik do łowienia w zasadzie z werta, albo jak ja z kółką, czyli jerkując, tak, żeby ona skakała na boki. I świetnie też sprawdza się właśnie w tym zestawie, czyli z bladed jigiem. Jak widać, bardzo fajne zestawienie kolorystyczne, białe, fluo-żółty, gumka też tak fajnie to wszystko ładnie się komponuje z kolorem główki i od razu się łowi z większym przekonaniem, a to działa naprawdę. Mówiąc o średnim kalibrze, chciałem Wam pokazać i przynętach takie fajne rozwiązanie z kolekcji Fox Rage'a. W ogóle oferta zarówno ubrań, jak i gadżetów takich jak właśnie pudełka, jak różne torby, jest nieprawdopodobna i moim zdaniem najlepsza na rynku, teraz porównując z ofertą innych firm. To jest fajne, ja sobie to zamówiłem po to, żeby nie nosić dużych torek, no bo oczywiście mamy takie torby nieprzemakalne. Tutaj jest zamek, ich jest bodajże 4 czy 5 wielkości, więc plus małe, zupełnie takie torby czy pokrowce do umieszczenia kołowrotków czy dokumentów i tak dalej. No, zerknijcie na stronę Fox Rage, bo jest tego naprawdę mnóstwo i myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Taka torba jest wyposażona tu w kieszenie, gdzie można schować wygodnie gadżety w rodzaju kombinerki i tak dalej. Z drugiej strony też tu się mieści mnóstwo tych pudełek, 6 czy 7 w zależności od wielkości tych dużych pudeł. Ale jak ktoś nie chce nosić takich dużych pudeł, to jest takie coś, to się nazywa Stack Pack. To jest wersja large, czyli największa. Mieści 4 pudełka, te największe pudełka Fox Rage. Wygodnie bierzemy sobie do rączki, stawi mało miejsca na łódce, a wszystko jest, nie pałętają się pudełka, nie rozwalają się po łódce. One są też wielkości small, medium i large, czyli 3 wielkości, 3 rozmiary tych pokrowców, tak to trzeba nazwać, w zależności od tego, jakie pudełka, czyli jakie przynęty chcemy ze sobą zabierać na łódkę. To jest warte zauważenia i warte Waszego zainteresowania, jak sądzę. No i na koniec jeszcze dwa słowa o będziskach. No jest tego tak dużo, że naprawdę jest wybór pomiędzy wersją Prism i wersją T-Pro. Rozstaw cenowy bardzo szeroki, dla każdego na pewno coś fajnego tam jest, możecie to znaleźć. Dodatkowo doszły jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, wędziska Lusa, których jest kilkaset, więc naprawdę czasami współczuję wędkarzom, że muszą wybierać spośród tylu fantastycznych gadżetów. Za moich czasów było trochę łatwiej. Tu jest zestaw, którym uwielbiam łowić, do wędzisko Lusa do 45 gramów, ale spokojnie można tym łowić i grubszym kalibrem. Kołowrotek Hypermag ma masie około 100 gramów, także to po prostu zawsze uwielbiam dawać moim kolegom na łódce, którzy posługują się sprzętem innych firm. Mówię, jak tam twoja wędka? No świetna. Daję mu to, mówi, ja pierniczę, jakie to jest lekkie. To naprawdę jest lekkie i się tym wyśmienicie łowi. Ten zestaw jest naprawdę fantastyczny. Uwielbiam właśnie do średniego kalibru i polecam Waszej uwadze. A propos, skoro mówiliśmy jeszcze o łowieniu z werta i slick finesse, ja ostatnio stosuję do werta
taki zestawik, czyli wędzisko Slider Stick z serii Salmo. 1,80 m, ono ma długość 1,80 m, ciężar rzutowy do 100 gramów, czyli jest dość, to jest taka tradycyjna ostra pała. Bardzo, bardzo się nadaje dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z castingiem, bo jest optymalna zarówno do slajdurów dziesiątek, jak i do faco 14. Spokojnie można bezpiecznie tym rzucać, ma jeszcze zapas mocy, jest dość sztywna, nie jest za ciężka i nie jest za droga. Także to jest pierwsze przeznaczenie tego wędziska. Natomiast fajnie też się sprawdza w wercie, bo nie jest za długa. 1,80 m, no to jest, mogłaby być nawet krótsza, ale 1,80 m jest ok. Do tego akurat tu założyłem jeden z multiplikatorów Lusa, no ale każdy multiplikator niezbyt wielki, niezbyt ciężki, bo pamiętajcie, że też tutaj cały czas się pracuje, to trzeba, nie opiera się jakoś w ten sposób o burtę, raczej się trzyma to w górze, więc to im jest lżejsze, tym pozwala nam dłużej i skuteczniej łowić. Także taki zestawik do werta na szczupaki plus slick finesse lub ten czy większy rozmiar, bo oczywiście są też większe rozmiary slick finesse, warto polecić, warto mieć na majówkę. W momencie, kiedy zobaczymy, że ryby stoją gdzieś tam w pół wody, ciężko z trola czasami dojechać, umieścić przynęty na odpowiedniej głębokości i wtedy no, bardzo skuteczna jest technika łowienia z werta. Niestety tutaj trzeba mieć echosondę, im lepsza, im lepszej jakości, tym lepiej. Ci, co mają gruby portfel, polecam Garmin LiveScope, ale są też echosondy tańsze, które spokojnie możemy użyć, ustawiając nawet na te najprostsze ustawienia. Widać, mówiłem już o tym na jednym z filmów, iż myślę, że jeszcze o tym opowiem. To chyba tyle, jeśli chodzi o sprzęt średniego kalibru. Zapraszam na część trzecią, gdzie skupimy się na grubych kotletach i poważnej robocie w poszukiwaniu największych kabanów.